Szczęść Boże, w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Ostatnie spotkanie wiąże się z końcem jakiegoś rozdziału w naszym życiu. Coś już nie będzie kontynuowane, coś nie będzie miało dalszego rozwoju. Ale czy dzisiejsze spotkanie Jezusa z 11 apostołami było zakończeniem przygody, która trwała 3 lata? Nic z tych rzeczy. Jezus wezwał ich na górę. I tu jest jakaś klamra spinająca jego działalność. Na początku, gdy był na pustyni, diabeł go kusił. Zaprowadził go na górę i pokazał mu cały świat, aby oddał mu pokłon i mógł wszystko zyskać. Jezus oczywiście nie uległ tej prośbie i pozostał nieugięty, bo świat do niego już należy. On dał początek wszystkiemu, bo jest słowem, które Bóg powiedział przy stworzeniu. I kiedy apostołowie oddają pokłon, nie czynią tego z chęci władzy czy panowania, ale oddają pokłon Jezusowi, gdyż On jest Panem jedynym i wszechmocnym. To im właśnie Jezus oddaje cały świat, by poszli w każdy zakamarek i głosili zbawienie wszystkim ludziom. Nawet więcej, bo daje im władzę, która czyni ludzi dziećmi Boga na mocy chrztu. Kontempujemy ten gest Jezusa, te ręce, które błogosławią uczniów, te stopy, które po raz ostatni dotykają ziemi. Święty Leon Wielki pomaga nam w wyobrażeniu tego wydarzenia. To, co było widoczne w naszym Zbawicielu, teraz przeszło w Jego tajemnice. Jakie tajemnice? Te, które powierzył swojemu Kościołowi. Gest błogosławieństwa rozgrywa się w liturgii. Ślady na ziemi wyznaczają drogę sakramentów. Jest to droga, która prowadzi do pełni ostatecznego spotkania z Bogiem. Swoim wniebowstąpieniem Jezus potwierdza, że niebo to miejsce, gdzie Bóg przebywa. Naszym zadaniem nie jest jednak tylko oczekiwanie na niebo na końcu czasów, na kres naszego życia. My mamy zabrać się do pracy, by to niebo przybliżać już tutaj, na ziemi. Jak się za to zabrać? Kiedy czytamy opis świętego Mateusza, to dostrzegamy fragment, gdzie niektórzy z 11 wątpili, czy to jest Jezus. Najbliżsi nie rozpoznają Pana, choć byli przy Nim przez 3 lata. Widzieli Go w różnych sytuacjach, przy pracy i nauczaniu, w zmęczeniu i podczas odpoczynku. Doświadczali cudów i sami mogli je sprawiać. A jednak nie wierzą. To jakże my, ludzie, którzy nigdy nie widzieli Jezusa, mamy o Nim świadczyć? Jak Go dostrzec w hostii, którą kapłan wznosi nad ołtarzem, mówiąc, to jest moje ciało, a później woła, oto Baranek Boży. My patrzymy na Jezusa Eucharystycznego, ograniczając się swoimi słabościami. Często myślimy, że skoro my czegoś nie możemy, to innym też się nie uda. Skoro my mamy grzechy, to inni też mają. Skoro my upadamy, to inni też muszą. Skoro nie stał się cud w moim życiu, to pewnie się nigdy nie stanie. I tak zamiast zachwytu i chwały przed Bogiem, stajemy z jakąś goryczą w sercu. Bo czujemy się zawiedzeni ludźmi, sytuacjami, Bogiem. Przychodzimy fizycznie, ale duch jest zamknięty na łaskę. Karol de Foucault powiedział, że musimy się odważyć być miłością w świecie, który nie umie kochać. Jednak wpierw sami musimy tą miłość przyjąć od Jezusa. Jezus głosił, że nasze życie to nie tylko upadki, ale przede wszystkim jesteśmy wezwani do tego, by na własnych błędach uczyć się i wyciągać wnioski na kolejne dni naszego życia. Wszystko jest po to, by żyć w wolności ciała i ducha, które mają nam pomagać w naszej codzienności. Każda minuta naszego życia to dzielenie się wiarą z tymi, którzy potrzebują nawrócenia. Każda minuta z innym człowiekiem jest jego świadectwem dla naszego nawrócenia. Nie możemy powiedzieć, jestem jaki jestem i nic się nie zmieni. Popatrzmy na nasze naturalne i zdobyte umiejętności. Idźmy w świat, by głosić Ewangelię Jezusa. Przecież nasze życie najlepiej ukazuje fakt, że wciąż podnosimy się z grzechów. Jeśli one biorą górę nad nami, to niszczą naszą codzienność. I może Bóg sobie z nas zażartował, powołując nas na ten świat. Ale czemu mielibyśmy się z tego powodu nie radować i zmarnować okazję, żeby przeżyć coś niepowtarzalnego? Z Panem Bogiem.